Cześć, witam Was na kanale Wrestling Polska. Ja jestem Resiwny i zapraszam na cotygodniowy przegląd newsów ze świata Primetime Wrestling. A dziś w programie. PTW wstrzymuje treningi dla adeptów. Bad Bones zawieszony. Pierwsza walka na Underground 7. Syriusz Dziedzic kontuzjowany. I łapie trochę odklejkę. Justin Joy flirtuje z Gabrielem Queenem. Resiwny szkaluje adepta. Zanim jednak zaczniemy, zostawcie sobie subskrypcję oraz dzwoneczek, aby nie przegapić newsów ze świata Primetime Wrestling. Zaczniemy dzisiaj od informacji bardziej dla adeptów, ale treningi w ten weekend zostały odwołane. Trenerzy i cały staff chcą po prostu odpocząć po intensywnym kursie letnim, który odbywał się od 1 do 7 sierpnia. Cała ekipa zaprasza już 20 sierpnia chętnych do treningu. Także zapraszamy do ringu PTW, ale od 20 sierpnia. A skoro już mowa o intensywnym kursie letnim PTW, który trwał 7 dni, zakończył on się właśnie. Na zdjęciu widzimy tutaj Justina Joya oraz Longmana oraz adeptów, czyli właśnie Janka Spartana oraz Mikulskiego Marka. Swoją drogą byłem przekonany, że Mikulski Marek to chemik z KPW, ale chyba jednak nie. Okazało się, że nie. Bad Bones został zawieszony na czas nieokreślony. Jak czytamy, pan Pawłowski miał już po prostu dość ataków w swoją stronę i postanowił, poza pozbawieniem Bad Bonesa wypłaty, to pozbawić go jeszcze pracy. Jest to wielka szkoda, ponieważ Bad Bones był jednym z ulubionych złych bohaterów fanów Primetime Wrestling. Naprawdę tutaj uważam, że jest to duża strata dla PTW, nieposiadanie więcej Bad Bonesa, ale kto wie, może Bad Bones jeszcze wróci. Mam nadzieję, że z taksi złotówą, że może taksi złotówa go przywiezie swoją taksówką i razem wrócą z tego zawieszenia, bo jest to już drugie w historii PTW zawieszenie zawodnika, a jest to dość młoda federacja. Ogłoszono pierwszą walkę na Undergroundzie 7 i będzie to naprawdę piorunujący pojedynek, ponieważ zawalczą w niej Puncher oraz Johnny Storm. Ja już osobiście nie mogę się doczekać, Puncher jest niepokonanym solowym zawodnikiem, Johnny Storm jest świetnym zawodnikiem, także tutaj jeżeli Puncher by z nim wygrał, to będzie to naprawdę ogromny krok na plus do jego kariery. Syriusz Dziedzic kontuzjowany. Na szczęście kontuzja nie jest bardzo poważna. Syriusz pojawi się już na sierpniowym Undergroundzie i jest duża szansa, że zawalczy z Gabrielem Queenem. Dlaczego? Ponieważ ten potrzebuje go w social mediach, jak widzimy na zdjęciach. Co też ciekawe, Syriusz dodał zdjęcie "Where the is your gut?", a Gabriel Queen odpowiedział, że w pupie, natomiast Justin Joy skomentował Gabrielowi, postanowił, że z nim poflirtuje i napisał, że jest to jego ulubione miejsce, więc skorzystał z okazji. Panom życzymy dużego rozwoju. Syriusz Dziedzic również na Instagramie zaczął prowadzić inną dziwną serię, czyli komu zetrzeć uśmieszek z buzi. Co ciekawe, mówi tam, z kim chciałby zawalczyć i szacunek okazuje dwóm zawodnikom, tym Krampusowi. A zresztą zobaczcie to sami, bo nawet sędziemu Severynowi się nie upiekło. Na sam koniec chciałbym przeprosić pana Spartana, bo ostatnio powiedziałem, że ma na imię Jacek, a jest to oczywiście Janek Spartan, ale jak widzicie, błędy się po prostu zdarzają, bo nawet sam Syriusz Dziedzic nazwał go Jackiem, więc imiona są podobne, chyba że Syriusz po prostu oglądał nasz odcinek i się zasugerował moją odpowiedzią, w takim razie przepraszam Syriusz, że wprowadziłem w błąd. To już na tyle, jeżeli chodzi o wieści ze świata Primetime Wrestling w tym tygodniu. Zostawcie suba i dzwoneczek, aby być na bieżąco. A jeśli macie jakieś pomysły i uwagi, koniecznie zostawcie je w komentarzu. Trzymajcie się, hej!